Let's go. No tak, no bo nawet jak odbijemy tą bazę, to przecież ona i tak już jest mocno zniszczona. Za mną. Aha, druga ekipa teraz. Uchyl jedynka jest w środku. Rozumiem. Bierzmy go, sir. Będzie tam pełno ciebie. Bądź cicho, przeżyjesz. Tak jest, za tobą, pułkowniku. Nie chodzi o? Valerie. Śmigłowiec ściągnął ich uwagę. Mamy szansę się prześliznąć. Dokładnie. Trzymają Valerie w hangarze 3. Szkoda, że pan się tam. Tak jest, hangar 3. Że Graves coś kombinuje? Dobra, sniki piki tutaj trzeba. Zawsze miałem oko na Gringos, ale jednak ufałem mu. Źli ludzie czasem czynią dobro. Dobrzy ludzie czasem czynią zło. Uwaga, kilku wrogów w pobliżu. To prawda. Wsparcie powietrzne. A gdzie jest w ogóle ten mój ziomek? Co tak naprawdę oznacza Gringo? To określenie jeszcze z czasów wojny meksykańsko-amerykańskiej. Amerykanie nosili wtedy zielone mundury. Kiedy to było? 1847. Meksykanie chcieli, żeby poszli precz. Skandowali: zieloni do domu. Gringo home. Gringo. Stąd się wzięło gringo, ej, nie wiedziałem. No kurde. Zdaje się, że nasi zgotowali im prawdziwe piekło. Kiepski dzień na bycie cieniem. Otóż to. Jeżeli wyjdziemy z tego żywi, nauczycie kilku mocnych meksykańskich przekleństw. Zajebiście. Jaki bonus. Wpisam się do twojej pozycji. Widzę się. Zobaczmy, co w trawie piszczy. Jesteśmy już blisko. I peki, chłopa nie ma. Kurde, ej, mój chłop się zgliczował w ogóle. Ja pierdzielę. Zlagowało typa. Kurde. No co jest? Z dziwnej strony mi pokazało, nie? Obrażenia. Oj kurde. Chyba czysto. No mam nadzieję. Kurde.
O kurde! Boże, co jest? Ze wszystkich stron mnie walą. Miało być po cichu chyba, nie? Nie wyszło. No cóż. Valeria jest w kontenerze po drugiej stronie hangaru. Na pewno ma obstawę. Zróbmy to po cichu. O, ja teraz się w ogóle nie wychylam. Powinniśmy pana wesprzeć, sir. Nie, straże mają obstawę w swoje sektory. Potrzebny personel jest na miejscu. Przechodzimy do ofensywy. Zrozumiano? Tak jest. Tak jest. Słyszałeś? Tak, drużyna 2 dotarła na miejsce. Kontener, tam dalej. Z obstawą cieni. No chłopcze, zaważy przecież, no co jest? No przecież oni tak nas zobaczą, no przecież to jest, nie ma opcji tutaj przejść przez ten... Ryga? No ja bardzo chętnie do Rygi, no, oczywiście. Valeria jest w kontenerze po drugiej stronie hangaru, na pewno ma obstawę, zróbmy to po cichu. Dużo mi te granaty. No co jest? No może wjechać, pewnie. Ej kurde, ich tutaj w ogóle nie da się rozwalić. Ale jest w kontenerze po drugiej stronie hangaru. Tą pukawką to ja mogę... Wyładowałem cały magazynek i nic to nie dało, nie? To jak mamy to zrobić po cichu, chłopie? Wytłumacz mi, jak mamy to zrobić po cichu. Powinniśmy pana wesprzeć. Aha. Dobra, idę za nim, nie? Tak jest! Słyszałeś? Tak, drużyna 2 dotarła na miejsce. Nie no, on sam ich zabija. Ominąć się ich nie da, bo i tak musimy otworzyć drzwi po drugiej stronie. Trzeba zrobić to tak, żeby inni tego nie zauważyli jakoś tak bardzo obvious, nie? No kurde no! Tamten widział. Nie no, nie. Kurna, no ci zbrojeni, to jest przecież... Nieważne, nie na wszystkich działa tutaj eliminacja. Nie na wszystkich mogę zrobić eliminację. Może podchodzi do niego. Powinniśmy pana wesprzeć, sir. Nie, straże mają obstawę swoje sektory. Potrzebny personel jest na miejscu. No ten raz idzie tu, raz idzie tu. No i już wiedzą. Kurde.
mało amunicji. Fajnie. Kurde. Spokój. Tam jest opancerzony ten typ. Dobra, nie ma, mamo. Dobra, pyk. Biorę pompę. Dobra. Czysto. No. Czysto. Do kontenera. Let's go. Pamiętaj, Kwiatuch, że ja gram na najwyższym poziomie trudności, jaki tylko jest dostępny tutaj, nie? Więc czasami jest hardkorowo. Zapukaj do drzwi, sierżancie. Valeria! Bingo. Zabezpieczmy pozycję, aż Soap Ghost i Rudy torwą Gravesa. Raz do Bravo 6, więzień zabezpieczony. Tak jest, zachować czujność. Idziemy po Gravesa. Rodolfo ma się wrócić do drzwi? Nie, ma coś nieco mocniejszego. Okej. Okay. Zamknięte! Rudy, masz coś? Ładunek wybuchowy. Nieźle. Ej, kurde, fajnie to zrobione. Z dwóch perspektyw, nie? Ekstra. Ej, Rudy. Przykro mi z powodu twojej bazy. Ja też, bracie. Odpalaj. 3, 2, 1. Odpalaj! Wrogowie! Pierwsze piętro! Zwiewa, wchodzimy. Jazda, jazda! Pierwsze piętro! Ruchy! Na strzał, nie? Ten poziom trudności to jest hit. Chłopy mi na strzał biorą. No dobra, ale już wiem przynajmniej, że jest po lewej stronie. Jazda, jazda! Pierwsze piętro! Ruchy! Aha, zastrałem się. No dobra. Jazda, jazda! Pierwsze piętro! Ruchy! No co jest, ty? Się nawet myszki nie zdążyłem kliknąć teraz. Nie mam granatu, żeby tam żebym rzucić. Kurde. Jazda, jazda! Mogę mu flesza rzucić. Pierwsze piętro! Ruchy! Dobra, poczekaj, bo tak tu przyjdzie ten typ. Oni z dwóch stron w ogóle są. Okej. No to dziwnie to zrobili strasznie. Bo mój team mamy tutaj ewidentnie w dupie. Tu nie wejdę. Pierwsze piętro! Ruchy! No zobacz, ej. Ze snajperki ja muszę go ściągnąć? To by musiał mu idealnego headshota strzelić. Dobra, spróbuję w ten sposób. Jazda, jazda! Tam rzucę flesza. Pierwsze piętro! Ruchy! No wystaw łeb. Nie. No nie, no kurde, no co tu się dzieje w ogóle? Chłop z 5 metrów dostaje. Jazda, jazda! Pierwsze piętro! Ruchy! Dobra. Dobra. Tam jest jeszcze jeden. Ale to już nie jest opancerzony, ten spoko. Daleko nie zwieje, gdzieś się... Dobra. Chyba czysto. Idziemy do sterowni. Z tyłu jest wyjście. Kurde. Gates musiał nim uciec. Nie. Dupa w troki. Znajdźmy go. No. Do wszystkich. Uwaga, Gates uciekł przez mur.
O shit! Dostaliśmy! Price! Spadamy! A to Price tam jest! O, w dupę! To ładnie! Jebany w dupę Graves! No to powstrzymajmy go! Mam cię, idziemy! Skończmy z tym dupą! Złap mnie za rękę! Ghost, idziesz? Nie. Price i pilot potrzebują pomocy. Załatwcie to we dwóch. Popatrz! To nie nasz. Ja pierdolę. Graves ma pierdolony czołg. O! Chętnie przypalę tego skurcie byka. Żeby dorwać Gravesa w czołgu, potrzebujemy czegoś cięższego. To nasz poligon. Mamy tu sporo sprzętu. Są. Znajdźcie jakieś C4, rozwalimy nim czołg. Bym chciał znaleźć jakieś amo. Ty i twoi lepsze gryźne kumple zadarli się z niewłaściwym gościem na ksawisz. Wyłaś, pogadajmy o tym. Nie. Dobra, te cztery trzeba znaleźć, tak? Dobra. Do zrobienia. Wiesz co, jak? Zdaje się, że myśliwi stali się zwierzyną. Bierze go w dupę, co? Chętnie przypalę tego ryka. Potrzebujemy czegoś cięższego. To nasz poligon. Mamy tu sporo sprzętu. Rozejrzyj się. Jakieś C4, rozwalimy nim czołg. Ty i twoi meksykańscy kumple zadarliście z niewłaściwym gościem na ksawisz. Wyłaź, pogadajmy o tym. Przecież to na górze może być. Myślicie, że to jakaś jebana gra? Chcecie się zabawić w wojnę? No to zabawimy się w wojnę! Nie, jeden nie z was zginie jako ostatni. Na kogo wypadnie? Pierdol się, Graves! Masz zdrową niechęć do władzy, Soap. To mi się w tobie podoba. Jesteś przydupasem Shepherda. Płacą ci za łamanie zasad. Jest, mamy. Mamy tu tylko dwie zasady. Wygrywasz albo spadasz. Zgadnijcie, którą wybrałem. Trzeba było wracać do domu, kiedy miałeś szansę, Soap. Ty i ten zamaskowany dupek, który chowa się za mundurem. Rozejrzyj się, sierżancie. Obiegnę sobie jakieś cztery. Znajdźcie. No mam. Kurde. Mam te cztery, no ale to ja muszę pod czołg podbiec, chłopie! Jeszcze jak? Zdaje się, że myśliwi stali się zwierzyną! Bierzy go w dupę, co? Chętnie przypalę tego skurczybyka. Żeby zerwać Gravesa w progu, potrzebujemy czegoś cięższego. Sporo sprzętu. Rozejrzyj się. Ty i twoi meksykańscy kumple zadarliście z niewłaściwym gościem na ksawisz. Wyłaś, pogadajmy o tym. Myślicie, że to jakaś jebana gra? Chcecie się zabawić nie w wojnę? No to zabawimy się w wojnę! Jeden z was zginie jako ostatni. Na kogo wypadnie? Pierdol się, Grace! Urde! Ale już rzuciłem. Przypalę tego skurcie byka. O kurde. Nie może być za łatwo. Jeszcze jak? Zdaje się, że myśliwi stali się zwierzyną. Bierzy go w dupę, co? Chętnie przypalę tego skurcie byka. Żeby zerwać Gravesa w czołgu, potrzebujemy czegoś cięższego. To nasz poligon. Mamy tu sporo sprzętu. Rozejrzyj się. Szkoda, że jakiego dymnego granatu nie mam. Czołg. Znajdź jakieś C4, rozwalimy nim czołg. Ty i twoi meksykańscy kumple zadarliście z niewłaściwym gościem na ksawisz. Wyłaź, pogadajmy o tym. Myślicie, że to jakaś jebana gra? Ale poczekam, aż tu przyjedzie. Chcesz zabawić w wojnę? No to zabawimy się w wojnę! Tak to zrobimy. Jeden nie na niego, ale nie przyjedzie po stędy. Na kogo wypadnie?
Teraz. Pierdol się, Grace. No. O kurde. O kurde, no co jest? Jesteś przydupasem, Shepherda. Płacą ci za łamanie zasad. No to nie rozwaliliśmy tego czołgu? Mamy tu tylko dwie zasady. Wygrywasz albo spadasz. Zgadnijcie, którą wybrałem. Trzeba było wracać do domu, kiedy miałeś szansę, Soap. Ty i ten zamaskowany tupek, który chowa się za mundurem. Też nosiłeś ten mundur. Was ogranicza. Ja zrzuciłem to jarzmo. Jak pieprzony wąż skórę. Jak prawdziwy żołnierz wstydł. A, to musi być więcej z 4 w takim razie. Chciałeś mieć własną armijkę. Jest. Od prawdziwej nie dawałeś rady. Dalej jeździ? I kto to mówi? Niezły żart. Choć w sumie pamiętam jeszcze, jaki to był cyrk. Zmierzasz prosto do piekła, synu. Mówiłem ci, żebyś wracał do domu, ale nie posłuchaj. O ja pierdzielę. Centralnie mu się wystawiłem pod lupę. Następny, kurde. Dobra, gdzie on pojechał w ogóle? O Jezus! Dobra! O Boże! Udało ci się, są. Nam się udało, Hermano. I to z karabinem na czołg. Dokładnie. Soap do Ghosta. Jestem z Rudim. Graves nie żyje. Co z Price'em? Wściekły. Zgubił dobre cygaro, kiedy dostali. Pilot też jest cały. Bez opioru. Alejandro, baza jest zabezpieczona. Graves nie żyje. Ruszamy do ciebie.